Doktor Jacek Bartosiak, od niedawna osoba odpowiedzialna za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, chyba najbardziej strategicznej inwestycji, jaka jest obecnie planowana w Polsce. Autor wydanej właśnie w ostatnim czasie książki zatytułowanej Rzeczpospolita między lądem a morzem. Witam serdecznie. Witam, dobry wieczór. I drugim naszym gościem jest profesor Bogdan Góralczyk, sinolog, dyplomata, były ambasador Rzeczpospolitej w Tajlandii. Ostatnio również ukazała się jego ważna książka zatytułowana Wielki Renesans i poświęcona Chinom. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Panowie, w takiej swojej klasycznej już książce z 1937 roku między Niemcami a Rosją Adolf Bocheński zastanawiał się nad geopolitycznym położeniem Polski i tam on brał pod uwagę generalnie te dwie stolice, Berlin i Moskwę. Gdzieś tam w tle pojawiał się Paryż czy Londyn. Doktor Jacek Bartosiak zatytułował swoją pracę Rzeczpospolita między lądem a morzem i za tymi pojęciami lądu i morza kryje się znacznie więcej podmiotów, bo oprócz Berlina i Moskwy można mówić o Waszyngtonie, o Pekinie, ale także jest tam gdzieś Bruksela, Ankara, Tel Awiw, Tokio, Delhi. A mnie zwłaszcza interesuje ten czynnik chiński, bo Bocheński w 1937 roku nawet nie brał pod uwagę, że Chiny mogą stać się czynnikiem, który może wpływać na geopolityczną sytuację także Europy. I czy rzeczywiście Chiny odgrywają taką rolę, że wpływają także na nasz status? Pamiętam, że kilka lat temu pewien dziennik polski zrobił taki eksperyment, czy uda się przeżyć tydzień nie kupując chińskich towarów. I się okazało, że się nie da. Więc każdy Polak jest uzależniony od Chin. A czy Polska jest też uzależniona? Panie profesorze, pan napisał Wielki Renesans, książkę o Chinach. No, więc wydaje mi się, że tenisówki czy t-shirty przez długi czas to było synonim Chin dla nas, a w tej chwili może Huawei i Lewandowski w reklamach tejże firmy, a to co najistotniejsze unika naszemu dyskursowi publicznemu i politycznemu, to znaczy to, że nie mamy świadomości absolutnie żadnej, że od wieku Chrystusa, od przełomu starej i nowej ery do wojen napoleońskich, to Chiny były największą gospodarką świata, a kiedy były podzielone, to były Indie, czyli mamy zupełnie nową sytuację od wojen napoleońskich, kiedy to Zachód dominuje w coraz większym stopniu i to się skumulowało w postaci jednobiegunowej chwili i pełnego supermocarstwowego statusu Stanów Zjednoczonych, który teraz zaczyna być odwracany, dlatego że wszystkie twarde dane ekonomiczne powiadają, że centrum światowej gospodarki już się przeniosło z Atlantyku na Pacyfik, czego my nie rozumiemy. I kiedy Bocheński w latach 30. książkę o geostrategii pisał, to te Chiny nic nie znaczyły i były jeszcze szargane wojnami wewnętrznymi, bo tam się soldateski ci warlordowie, czyli tacy wojskowi walczyli między sobą. Natomiast dzisiaj Chiny, wracając do statusu, który kiedyś miały, no i zmieniają cały układ siły na planecie. I czas się przystosować również w Polsce do tego, bo to jest proces moim zdaniem nieodwracalny. Zbyt dużo Chiny znam i zbyt dużo obserwuję, a również patrzę na Indie, teraz właśnie stamtąd wróciłem. I to wszystko umyka naszemu dyskursowi publicznemu, z wyjątkiem chwalebnym siedzącego tu obok mnie Jacka Bartosiaka. No właśnie, to zapytam pana doktora Bartosiaka, czy rzeczywiście tworzy się na naszych oczach nowy ład geopolityczny na świecie? Na pewno się tworzy nowy, natomiast nie rozstrzygnięte jest jeszcze, kto będzie na jego szczycie i dokładnie jak on będzie wyglądał. Wzrost Chin, który jest nieporównywalny z niczym w historii świata, w zakresie skali i tempa tego wzrostu, zmienia strukturę ładu światowego. Zapominamy też w Polsce, że leżymy na tym samym kontynencie co Chiny i pieszo można dojść do Pekinu. Więc to przypomina to wskoczenie słonia do wanny i woda się kołysze w wannie z wielkiego superkontynentu Eurazji. Wpływa to oczywiście również na pozycję Stanów Zjednoczonych, które teoretycznie tylko są za Oceanem Atlantyckim, dlatego że
po 1945 roku Amerykanie są obecni w Europie i w Azji. Od Atlantyku i od Pacyfiku i są supermocarstwem, które pilnuje ładu światowego i kontroluje Ocean Światowy, czyli Pacyfik i Atlantyk i Ocean Indyjski. Wzrost Chin kwestionuje to wszystko. W roku 2018 widać już, że świat się będzie musiał z tym zmierzyć strukturalnie. No i narasta rywalizacja amerykańsko-chińska. No właśnie, ona narasta. Niedawno prezydent Trump nałożył cła na wyroby stalowe z Chin. Czy to oznacza, że to jest początek? Nie, to nie tylko na wyroby stalowe. Gdyby tylko na wyroby stalowe, to już jest na 200 miliardów dolarów i to już jest druga runda. Teraz jest 10% od 1 stycznia 2019 roku, to będzie 25%. Chiny ze swojej strony na 65 miliardów dolarów, bo Amerykanie mają potężny deficyt handlowy rzędu 375 miliardów dolarów za ubiegły rok, a za ten do końca sierpnia 261 miliardów dolarów. W tym sensie tu jest wojna handlowa, wojna celna, ale istota rzeczy jest zupełnie inna i też umyka uwagi komentatorów. To jest projekt chiński zwany Made in China 2025, czyli projekt pokonania czy rywalizacji z największymi mocarstwami, począwszy od Stanów Zjednoczonych, także w wymiarze technologicznym. Jeśli w tej dziedzinie by Chińczycy wyszli na pozycję pierwszą, to mamy zupełnie nową jakość. I tego Amerykanie się boją, do tego nie chcą dopuścić, a potem dochodzą czynniki militarne, ale to już jest domena drugiego naszego gościa w studio. Właśnie, czy Chińczyków stać na taki skok? Oczywiście. Chińczycy dokonali już teraz ogromnego skoku, czego my w Polsce nie widzimy, bo nie uczestniczymy zasadniczo my w handlu światowym. Nasze firmy nie uczestniczą w wymianie globalnej poza rolnictwem, przetwórstwem rolnym i kilkoma, tak no, powiedziałbym, zupełnymi wyjątkami. Więc nie jesteśmy kupcami świata, którzy penetrują rynek chiński i inny muszą rywalizować z takimi podmiotami. Niemcy bezwzględnie by powiedzieli, że tak, to już jest czas rywalizacji i Chińczyków na to stać. Amerykanie właśnie to mówią. Inni też już o tym wiedzą. Dlatego u nas ta debata jest trochę opóźniona. Dlatego, trochę nie, to delikatnie i dyplomatycznie mówiąc. Nie czujemy tego oddechu. Więc program Made in China jest jeszcze o tyle ważny i reakcja amerykańska na to, dlatego że w Chinach państwo steruje gospodarką w tym sensie, że no, ten kapitalizm jest taki, powiedziałbym, według konsensusu pekińskiego, a nie waszyngtońskiego. Czyli... Ja uważam, że nie ma konsensusu pekińskiego. Chińczycy mówią, że nie ma. Jest chiński model rozwojowy, który najkrócej ujmując mówi, jest niewidzialna ręka rynku, jest rynek, ale tam, gdzie są nadrzędne interesy państwa, tam jest interwencjonizm państwowy, tam państwo ingeruje i to jest ta różnica. No i właśnie, z tego wynika to, że Chińczycy mogą przy pomocy rządu naprawdę zainwestować bardzo duże pieniądze w nowe technologie, co jest zawsze ryzykowne i wymaga wielkiego wysiłku na początku. Amerykanom jest ciężko prywatne pieniądze, funduszy, prywatne pieniądze firm w zupełnie rewolucyjne technologie. A Amerykanie rozwijali się bardziej organicznie. Znamy te zasady, prawda? Liberalnego handlu wpajany nam od lat 90. I problem polega na tym, że zmiana, która może nadejść teraz technologiczna, jest tak ogromna, że Amerykanie, firmy i korporacje amerykańskie się wystraszyły, że nie będą w stanie konkurować z Chińczykami za te 7-8 lat. I myślę, że ogłoszenie tego programu Made in China 2025 ostatecznie spowodowało, że korporacje amerykańskie dołączyły do obozu Jastrzębi w Waszyngtonie, czyli osób zajmujących się bezpieczeństwem narodowym, które zawsze będą próbowały ograniczyć wzrost jakiegokolwiek państwa w Eurazji, które mogłoby rzucić wyzwaniem Stanom Zjednoczonym. I mamy teraz wspólny front. Stawiam również tezę, że niezależnie od tego, co się będzie działo z Trumpem, ten front już jest jednolity. I nowy prezydent, inny prezydent, czy nawet po impeachmencie, Ameryka będzie szła kursem na zwarcie na to, żeby Chiny wzrostu wykoleić. A to dlatego, że jest jeszcze drugi czynnik oprócz Made in China 2025, a mianowicie to, co Chińczycy nazywają i Tai i Lu, czyli dwa jedwabne szlaki. Obydwa zresztą prowadzą do Europy.
No, obydwa przynoszą tutaj zupełnie nową jakość z punktu widzenia Polski. Było kiedyś takie przekleństwo, pan o tym wspominał, cytując Boheńskiego, między Rosją a Niemcami. To było nasze przekleństwo geostrategiczne, a z punktu widzenia Chin i ich odległych interesów, to jest najlepsze możliwe geopolityczne położenie, jakie sobie można wyobrazić, czego w Polsce, znowu może z wyjątkiem doktora Bartosiaka, nie bardzo sobie uświadamiamy, że to można rozegrać. Tylko musimy mieć świadomość, że Chińczycy są kontynentem, a nie państwem i że mają swoje interesy, które absolutnie nie są tożsame z naszymi interesami. Jeśli my byśmy mieli dobre rozpoznanie ich interesów i to, jaki mają potencjał, to moglibyśmy to do swoich celów rozegrać. Jeżeli nie, to zostaniemy my przez nich rozegrani. I tu jest to. Ja wręcz stawiam tezę bardzo obrazoburczą, ale stawiam ją publicznie i również tutaj, że po raz pierwszy w długich chińskich dziejach, oni mówią nawet o 5000 lat długości cywilizacji chińskiej, leży w interesie chińskim wejście do Polski, z tym, że to nie jest, że oni nas nagle pokochali, bo po prostu tak im dyktuje, bo ten lądowy, jedwabny szlak kończy się gdzieś w Hamburgu, w Rotterdamie, może w Szwecji, może w Portugalii, a morski z kolei dzisiaj się kończy w Pireusie, a ma się kończyć pewnie w Wenecji. I trzeba by połączyć ten morski z lądowym, to akurat zbieżne z tym, co pisze i mówi dr Bartosiak, że myśmy zawsze byli na osi wschód-zachód, a północ-południe praktycznie w naszym myśleniu nigdy nie istniała. Ja jestem tylko takim skromnym dowodem, bo jednak tego Budapesztu z pewnych względów sięgam, ale to bardziej żart niż geopolityka. To, co mówi pan profesor, jest potwierdzeniem tego, co ja bardzo mocno podnoszę w swojej najnowszej książce, mianowicie przestrzeń dana nam przez historię i przez naszych przodków, czy przez spuściznę Rzeczpospolitej, przestrzeń nasza polityczna, geograficzna ma ogromne znaczenie. Ogromne znaczenie z punktu widzenia, gdzie ona jest w Eurazji, w Europie, na styku z masami lądowymi Eurazji, z punktu widzenia komunikacyjnego, handlowego i gry o równowagę. Jest ogromnie ważne dla Chińczyków, co powiedział pan profesor. Jest oczywiście ogromnie ważne dla Rosjan, stąd tyle razy tutaj bywali. Jest ogromnie ważne dla Niemców, w ogóle dla sił kontynentalnej Europy, sił gospodarczych, witalnych, przemysłu. No i jest oczywiście zawsze dla potęgi morskiej, która chce równoważyć kontynent europejski, w przeszłości dla Wielkiej Brytanii, a teraz dla Stanów Zjednoczonych. Po 1991 roku hegemona światowego i generalnie podmiotu najsilniejszego na niziemi środkowoeuropejskiej. No a teraz wszystko jest w grze. Te cztery czynniki, o których wspomniałem, oddziałują na przestrzeń państwa polskiego. Więc nie jest to już tylko między Niemcami a Rosją, jak pisał Boheński, ale już jest też jeszcze między Niemcami a Rosją i Stanami Zjednoczonymi i coraz bardziej Chinami i kto wie, czy nie Turcją w przyszłości. Taka jest przestrzeń. Ja bym jeszcze dodał Indię bardzo. To jest przestrzeń, która... To jest właśnie napór na przestrzeń, która jest nam dana. No i to zmienia rachunek geostrategiczny w XXI wieku i moim zdaniem też daje nam niesamowite możliwości z punktu widzenia już nawet teraz, w dobie wojny handlowej, wydaje się, że te możliwości rosną, bo taki zabieg intelektualny, proszę sobie wyobrazić, i tu apeluję do słuchaczy, no jeżeli my jesteśmy w systemie poddostaw gospodarki niemieckiej, tak, supply chain, no to jeżeli Amerykanie rzeczywiście będą robili tak zwany decoupling, czyli rozdwajali z Chinami system poddostaw, no to się może okazać, że u nas będą chcieli, żeby ich firmy produkowały, tak? Co jak gdyby wywołało... Jeśli nie jesteśmy za daleko od Amerykanów. Być może, ale no jest, pojawia się jakaś opcja. Co też jak gdyby wpłynie na postawę Niemców wobec naszego statusu względem ich gospodarki. I odwrotnie, jednych wobec drugich, nie mówiąc już o Chinach zainteresowanych, no i nie mówiąc o tym, że Rosji, która zawsze będzie zaniepokojona jakimkolwiek rozwojem Rzeczpospolitej, tak? Najlepiej, żeby się tu nic nie działo i żebyśmy byli omijani we wszystkim, tak? Tak zwana koncepcja ronda,
żeby nic się nie działo. No i to będzie się z tym, że dr Bartosiak mówi jak rasowy geopolityk, mówi tylko o geografii, przestrzeni i wzajemnych korelacjach, natomiast jest jeszcze absolutnie czynnik ludzki i myślenie w kategoriach geostrategicznych, to znaczy, że my mamy jednak problem ten, że myślimy krótkoterminowo i doraźnie. A tutaj trzeba myśleć o pokolenie do przodu i mieć wyobraźnię geostrategiczną. Tego nas nie nauczono. Nie mieliśmy tego oddechu. Byliśmy krajem podległym. Byliśmy krajem zdominowanym. Byliśmy krajem podbitym. Byliśmy krajem rozbitym czy rozczłonkowanym. I tego się by trzeba nauczyć. Trzeba by te lekcje jak najszybciej odrabiać, bo takie państwa, o których mówimy, jak Stany Zjednoczone, jak Rosja, jak Chiny, one z natury rzeczy muszą myśleć w tych kategoriach, a my się po prostu musimy tego nauczyć, jeśli chcemy być kimś znaczącym. No właśnie, czyli rozumiem, że nasza ta świadomość, refleksja geopolityczna zatrzymała się jeszcze na poziomie Bocheńskiego, czyli między Rosją a Niemcami. Bo szczerze mówiąc, to chyba też została zapomniana. Jednakowoż PRL wybił dosłownie i nie tylko dosłownie, wybił... No ale myślimy parę dekad po PRL. No tak, ale Trzecia Rzeczpospolita, i tu nie chodzi o jakąś ocenę, gdyby dorastała czy wzrastała wraz zupełnie z czasem adopcji strategicznej, gdzie Zachód wygrał, mieliśmy ten solo koncert, czy jednobiegunową chwilę, ja to wolałbym nawet mówić o solo koncercie mocarstw Zachodu, skupionych wokół Ameryki, tak? Nie było koalicji balansującej Ameryki. Europejska jest dzieckiem tego wieku. Tak, i to z punktu widzenia historii świata był fenomenalny, zupełnie wyjątkowy moment, gdy nie było balansujących. Brzeziński to w wielkiej szachownicy eksponował, aleśmy tego nie chwycili, mimo że natychmiast była przetłumaczona na polski. Gdy to był zupełnie wyjątkowy moment, zawsze są koalicje balansujące i po prostu strefy wpływów, i to jest tak zwane defaultowe ustawienie świata. Po 91 roku, po rozpadzie Sowietów, nie powstało coś takiego, tylko Amerykanie z systemem Bretton Woods poszerzyli swój świat, poszerzyli, globalizacja ruszyła do przodu i to był zupełnie fenomenalny czas znakomitej koniunktury politycznej. Bo myślimy, że globalizacja równa się amerykanizacja, tak, że rynek forsuje tego, który jest najsilniejszy. A dzisiaj już wiemy, że globalizację, tę najnowszą falę, wygrały Chiny, a nie Stany Zjednoczone. Dokładnie tak. I wracamy do Mackindera, który mówił na początku XX wieku, że to samo na przykładzie Wielkiej Brytanii, że Wielka Brytania była za globalizacją, otwierała rynki, był wolny handel, korzystała dzięki temu, że była potęgą morską, w pewnym momencie przestała korzystać, bo Niemcy zaczęły bardziej korzystać na tym, tak jak Chiny teraz, i Wielka Brytania była pierwszą, która zaczęła likwidować globalizację pierwszą. Tak jak Stany Zjednoczone teraz w 2018 roku. No właśnie, wchodzą Chiny, które mają ten projekt nowego jedwabnego szlaku. Jak wiemy, Chiny są bardzo konsekwentne. Kiedy swego czasu w Pekinie mówiono, że jedą do Afryki, wszyscy pukali się w czoło. No i weszli do Afryki. Jeżeli teraz mówią o nowym jedwabnym szlaku, no to pewnie to zostanie. To nie jest dla nich najważniejsze. To najciekawsze, że to nie jest wcale dla nich najważniejsze. Mimo że ten projekt jedwabnego szlaku to jest 14 razy więcej na wejściu budżetu, niżeli miał plan Marshalla amerykański odbudowy kontynentu europejskiego bezpośrednio po II wojnie światowej. Dla Chin najważniejsze święte zadanie to jest reunifikacja, pokojowe zjednoczenie ziem chińskich, bo nadal mamy dwa podmioty z Chinami w nazwie. Mamy Chińską Republikę Ludową i mamy Republikę Chińską na Tajwanie. Gdyby do tego doszło, to automatem Chiny są w ciągu jednej godziny najsilniejszym organizmem gospodarczym świata w wymiarze nominalnym, bo w sensie siły nabywczej już są od 2014 roku. I oni narysowali konkretnie ten obecny asertywny i coraz bardziej autokratyczny przywódca Xi Jinping, że mają osiągnąć dwa cele na stulecie. Jeden to na stulecie KPH już w 2021 roku w połowie. To ma być społeczeństwo umiarkowanego dobrobytu, czyli to ma być
wzrost napędzany nie na eksporcie jak dotąd, tylko sile nabywczej i kwitnącej klasie średniej, którą trzeba zbudować i obudować, a do 2049 roku ma być wielki renesans Chin, czyli dojście do tej pozycji, której Chiny straciły w trakcie wojen opiumowych i później kolejnych różnych katastrof. I to jest dla nich rzecz najważniejsza, a ponieważ w 2014 roku dokonał się na ich terenie przewrót kopernikański, to znaczy, że inwestycje z Chin wychodzące zaczynają być większe niż inwestycje zawsze duże do Chin przychodzące, no to oni mają nadwyżki kapitałowe i możliwości i stąd wychodzą również z jedwabnymi szlakami w naszym kierunku, z tym, że do nas idą, nie mówią o inwestycjach, a tak naprawdę to są fuzje i przejęcia. To jest próba wybierania nam sreber rodowych i najlepszych firm, jakie mamy. Niemcy obudzili się wtedy, kiedy za 6,5 miliarda dolarów wyjęto im firmę Kuka. Chińczycy ją kupili, bo to jest firma produkująca roboty przemysłowe. O, taka jest gra, a my gdzieś trochę przysypiamy, mówiąc delikatnie to słowo trochę. No właśnie, to na czym by miało polegać to wygranie przez nas tej dziejowej szansy, która jest związana z tym, że Chiny rzucają to wyzwanie Ameryce? One za szybko rzuciły to wyzwanie i to jest problem dla Xi Jinpinga, co najmniej z 10 lat za szybko. Po pierwsze, nie jest rozstrzygnięte, jak to się potoczy i Amerykanie mogą po prostu to wygrać. Po drugie, abstrahując od szansy, to musimy sobie zdawać sprawę, co to może przynieść, dlatego że jesteśmy tak położeni, że nas to dotknie i we wszystkich naszych decyzjach musimy sobie zdawać sprawę, jakie hulają wiatry za oknem, właśnie tym za oknem naszych granic, dlatego że ta przestrzeń nasza jest w tej grze. To samo w sobie, ta diagnoza i zrozumienie tego już jest naprawdę krokiem do przodu w rozumieniu sytuacji, w której się jest. Po trzecie, Niemcy nie są obojętne na to, co się dzieje w grze kontynentalnej. My jesteśmy sąsiadem i gospodarką współzależną, co najmniej współzależną wobec gospodarki niemieckiej. Rosjanie doskonale sobie również zdają sprawę, co przynosi pasy szlak, czyli nowy jedwabny szlak. I prowadzą swoją grę geopolityczną, w związku z tym również musimy to odczytywać. Innymi słowy, jest tak dynamiczna sytuacja, że po pierwsze musimy codziennie zdawać sobie sprawę, jaka jest diagnoza. No właśnie, jest takie powiedzenie, że zdaje się, że po chińsku, że każdy kryzys jest szansą. Tak, to znaczy znaki chińskie mówią, że kryzys to jest załamanie, ale równocześnie nowa możliwość. Chodzi o to, że nie zatrzymamy, nie naciśnijmy guzika i nie powiemy, żeby następny dzień się nie wydarzył. Tak? Świat idzie do przodu i my musi, Rzeczpospolita, mówiąc zupełnie górnolotnie, musi trwać. A zatem w tej nowej, w tych nowych okolicznościach my też musimy znaleźć swoje miejsce, patrząc jak sytuacja się rozgrywa. Z punktu widzenia oczywiście szans, taka sytuacja jest szansą, dlatego że Europa kontynentalna będzie się redefiniować, zwłaszcza po Brexicie. Redefiniować. Niemcy będą musieli znaleźć nową formułę na swoją gospodarkę. Albo z Francuzami. Albo z Francuzami. I będą musieli nam coś zaproponować. Również Amerykanie muszą znaleźć nową jakość, nowy sposób funkcjonowania w Eurazji. Były relacje transatlantyckie nadal, bo na razie mamy rozchodzenie się tych dwóch kontynentów. Mało tego, jeżeli dojdzie do wojny handlowej w pełni już, na przykład w Boże Narodzenie 2018 roku, to my w systemie dostaw światowych musimy się też odnaleźć. Przykładowo, jeżeli Amerykanie nałożą również sankcje na Niemcy, a grożą, nie dogadają się z Unią Europejską, czyli właściwie z Niemcami, no to my też będziemy cierpieć, bo jesteśmy w systemie poddostaw niemieckich. Oczywiście. Musimy mieć również na to odpowiedź i śledzić to, co się dzieje. Jeżeli w ogóle, przykładowo, dojdzie do tej wojny handlowej, no to będzie impuls bardzo poważnie tylko recesyjny, ale inflacyjny, dlatego że znacznie wzrosną koszty codziennych środków utrzymania dla klasy średniej Zachodu, którą do tej pory Chińczycy wyposażali swoją tanią produkcją. Musimy rozumieć, co to może przynieść dla gospodarki, nie tylko globalnej, ale naszej w regionie. Co to znaczy dla gospodarek Europy Środkowej? Mało tego, jesteśmy położeni tam, gdzie jesteśmy, no i siłą rzeczy jesteśmy na tym lądowym, jedwabnym szlaku. I to nie chodzi tylko o to, że to jest szansa, ale teoretycznie jest to zagrożenie, bo na przykład przy złym skonfigurowaniu rynku własnego i własnej przestrzeni, w sensie regulacyjnym czy politycznym,
to możemy zostać wykupieni. Mało tego, może się okazać, że Niemcy z Chińczykami się również mogą dogadywać na różne przedsięwzięcia. Bez naszej zgody. A zwłaszcza, że Chiny właśnie w przeciwieństwie do XX wieku idą od, znaczy jak gdyby od wschodu, od nad Czarnomorza w naszym kierunku. Czyli my mamy bliżej niż Niemcy. A zatem mamy przewagę polityczną nad Niemcami, bo geografia nas faworyzuje, nas i Rumunów w tym zakresie. Więc jest to pewna nisza do rozstrzygnięcia. Mało tego, jesteśmy również ważni nie tylko z powodu tego, że jest wschodnia flanka, Rosja, ale też dlatego, że Chińczycy wchodzą nowym jedwabnym szlakiem. Również jesteśmy ważni dla Amerykanów. I dodatkowo jesteśmy ważni dla Amerykanów, bo Amerykanie się niepokoją konsolidacją kontynentalnej Europy bez Wielkiej Brytanii, a zatem z osłabieniem Anglosasów. Innymi słowy, wracamy do odwiecznej gry na kontynencie. Odwieczna gra, ale sąsiedztwo z Niemcami się nie zmieni i o tym trzeba zawsze pamiętać. Ale bo Amerykanie są daleko, Niemcy są blisko. Ale sąsiedztwo z Rosją też się nie zmieni. Jest pytanie, jaką rolę Rosja odegra w tym konflikcie między Chinami a Ameryką? Bo się mówi, że Rosja to jest takie swing state, że ona jest obrotowa. Nie, swing state to są tylko Indie. Rosja nie jest żaden swing state. Rosja jest absolutnie w tej chwili, dopóki jest Władimir Władimirowicz Putin, będzie w sojuszu nieformalnym, bo Chińczycy nie zawierają sojuszy. Natomiast tam się zmieniło coś zasadniczego, tam był też przewrót kopernikański. Rosja od XVII stulecia co najmniej, od końcówki do końca Związku Radzieckiego była wielkim bratem dla Chin. A w ostatnich 2,5 dekadach role się odwróciły i w tej chwili to Chiny są wielkim bratem dla Rosji i gospodarka chińska jest większa od Federacji Rosyjskiej od 5 do, Jacek ma coś jak 7 razy. Trochę przesada. Ale jakby to nie zwał, to jest ogromny skok i teraz Rosja zamieniła się w dostawcę surowców dla Chin i pytanie jest geostrategiczne, jak długo elity rosyjskie to będą znosiły, że wyrósł im taki rywal. Ja pamiętam jak dziś ostatni wywiad za życia Zbigniewa Brzezińskiego dla anglojęzycznej francuskiej stacji w każdym razie tuż przed śmiercią i on mówił, że wcześniej czy później Rosjanie będą musieli zastanowić się, czy jednak nie zmienić sojuszy i nie pójść z Zachodem przeciwko Chinom, bo Chiny są blisko, ale czy tak będzie, to jest pytanie ogromne, geostrategiczne dla Moskwy. Myślę, że ci siłowniki, którzy są obecnie w Moskwie, oni są do tego niezdolni, tym bardziej, że mają Ukrainę, mają ten konflikt i są skonfliktowani ze Stanami Zjednoczonymi i z Zachodem i nawet taki czynnik jak Donald Trump, jak widzimy, nie potrafi tego przełamać. Ja bym dodał jedną rzecz, że nie zmienimy położenia, to jest pewien paradoks naszej pozycji geopolitycznej, pozycji Rzeczypospolitej, nie jesteśmy w stanie zmienić sąsiedztwa z Niemcami, ale jesteśmy owszem, jakkolwiek brzmi to rewolucyjnie, zmienić sąsiedztwo z Rosją. Otóż historycznie mieliśmy mnóstwo stref buforowych, dlatego Rzeczpospolita była imperium lądowym. Mieliśmy 7 stref buforowych, od Kurlandii po Kijowszczyznę i na wschodzie istnieją na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim narody, które nie chcą być w Rosji. I historycznie, jak Rosja jest słaba, nie chcą być. Jest to ogromny zasób geopolityczny państwa polskiego. Mamy przecież Białoruś, która oczywiście teraz jest właściwie w takim, a nie innym statusie, ale jest kwestia Ukrainy, mamy Rumunię, mamy państwa bałtyckie, jest Kaukaz. I to jest przestrzeń dla polityki państwa polskiego. I Rosja, poza obwodem kaliningradzkim, nie jest naszym sąsiadem już zasadniczo. Tak. Co do tego obracania się pivotalnego w Eurazji, rzeczywiście Rosja z punktu widzenia na przykład Francji i Niemiec spełni bardzo ważną rolę stabilizacji bezpieczeństwa i tu nigdy nie będziemy podzielać perspektywy Niemiec i Francji, tak? Dlatego że Europa jest zwornikiem równowagi. W określonych okolicznościach niestety jest też zwornikiem dla potęgi morskiej, dla Wielkiej Brytanii albo Stanów Zjednoczonych. Stąd była Europa. I szczerze mówiąc, ja już dostrzegam pęknięcia. Wydaje mi się, że dostrzegam pęknięcia w elitach rosyjskich. Czy się dogadywać z Zachodem, czyli ze Stanami Zjednoczonymi de facto. No jest tak, są trzy opcje. Oni najchętniej by się chcieli dogadać z Niemcami. No ale Niemcy są słabe, to nie jest na stole do końca. Więc jest druga opcja dogadywania się z Amerykanami, tylko w dobrym dealu. Natomiast Amerykanie nie dają tego dealu na razie Rosji. Moim zdaniem Rosjanie są przerażeni i będą się bali pasa i szlaku, dlatego że
zgodnie z każdą prawidłowością geopolityczną, nowy jedwabny szlak będzie dezintegrował Rosję, zwłaszcza jeżeli będzie biegł przez południowy perymetr, na południe od granic Rosji, Federacji Rosyjskiej, gdzie będzie dużo ludności, która będzie się bogaciła, a Rosjanie tradycyjnie będą biedni, będą patrzyli za granicę, daleko od obszaru moskiewskiego władzy. Moim zdaniem jest to przepis na dezorganizację Rosji. Rosjanie o tym wiedzą. Moim zdaniem też wojskowi rosyjscy rozumieją, co się dzieje na zachodnim Pacyfiku, widzą, jak modernizuje się armia chińska, w ogóle siły zbrojne Chin i według mnie to oni są najbardziej za tym, żeby się z Zachodem dogadać de facto. Ale to naprawdę oddzielną rozmowę, tak. Bardzo złożona rzecz, tutaj pobieżnie dotknąłem tego tylko z panem profesorem. Innymi słowy, na pewno są to bardzo ciekawe czasy, bardzo ciekawe czasy, dające... Ale jak nie ciekawe, to i niebezpieczne. Też niebezpieczne i w tej trudności pewnej, gdy się łamie konstruktywistyczny ład, czyli ten ład, gdzie był ten hegemon, czy lider, ładniej rzecz ujmując, gdzie Rzeczpospolita mogła bezpiecznie się czuć, powstają ryzyka, tak? Natomiast daje to pewną przestrzeń. Ale przede wszystkim nie możemy zamykać oczu, że to się dzieje. Musimy sobie zdawać z tego sprawę. Musimy debatować na ten temat. No właśnie, proszę mi pozwolić powiedzieć ostatnie zdanie, dlatego że my nie jesteśmy małym państwem i w debacie w Polsce się ciągle my nie jesteśmy małym państwem. A przede wszystkim jesteśmy tak położeni. Ale jesteśmy też państwem dużym. Tak, ale jesteśmy też tak położeni, że nie możemy zamykać oczu. Tak. Ale możemy być więksi, jeżeli się zjednoczymy z innymi. Tutaj pojawia się w ostatnich latach na stole taki projekt Międzymorza, czy też Trójmorza, tego aliansu państw Europy Środkowej. Czy to jest rzeczywiście realna nasza szansa w tej nowej konfiguracji, zwłaszcza, że rzeczywiście Donald Trump był w Warszawie podczas tego szczytu. Drugiego. Pierwszy był w Dubrowniku. Wiem, że tutaj się różnimy z Jackiem Bartosiakiem. On jest, ale nie będę za niego mówił. Ja jestem sceptykiem i dosyć stawiam brutalne pytanie, gdzie są zasoby ropy i gazu, którymi Polska może szarpować, albo gdzie są polskie fabryki samochodów, którymi byśmy mogli szczególnie na południu, naszych sąsiadów do siebie przyciągnąć. Znam wyjątkowo dobrze Węgry i wiem, o czym mówię, poprzez to, że znam Węgry, znam Czechy i Słowację i wiem, że oni patrzą na nas podejrzliwie, ale gdyby co do czego przyszło, to zawsze opowiedzą się albo po stronie Niemiec, albo jak Viktor Orban i po stronie Niemiec, i po stronie Putina, a z Warszawą tylko formalne, ładne deklaracje, odsłanianie pomników i różne historyczne okazje. Ale to nie jest geostrategia. Prawdziwe interesy Viktor Orban robi albo w Moskwie, albo w Berlinie. Proszę zwrócić uwagę, on pobudował mury i zasieki na swojej granicy w opozycji do pani kanclerz Merkel, która w tym samym czasie przyjęła i była willkommen polityk przyjmowania uchodźców czy migrantów, ale równocześnie Orban ani razu nie skrytykował pani Merkel osobiście, bo wiedział, że jeśli by to zrobił, to 4 czy 5 wielkich składów dla fabryk najważniejszych samochodowych niemieckich z terytorium Węgier by wyszło i wtedy Orban leży na plecach gospodarczo. To jest kolejne trudne zagadnienie, tak powiem dyplomatycznie. Poza tym należy rozróżniać kwestie Trójmorza i Międzymorza. Międzymorze to mamy Białoruś, Ukrainę, Rzeczpospolitą i Rumunię. Przedwojenny konstrukt, głównie w zakresie bezpieczeństwa. I on jest z punktu widzenia korelacji sił wojskowych, teraz też by się przydał, tak to ujmę. Tylko, że oczywiście jest to niewykonalne z Białorusią, ale to jest kwestia wojskowości. Trójmorze jest kwestią jego strategii systemowej, kwestii równowagi. Ona jest zawsze korzystna dla anglosasów, bo anglosasi mają wtedy wpływy na kontynencie. Natomiast niestety, wiadomo, że trzeba żyć i próbować. Natomiast problem polega na tym, że istnieje zjawisko, o którym uczono nas w szkole. Ono się nazywa zjawisko dualizmu na łabie. I wszystkie państwa Trójmorza, wszystkie dosłownie, są nim dotknięte. To znaczy, będąc położone na wschód od łaby, nie załapały się na rewolucję kapitałową i wszystko, co jest z tym związane, wynikając z wielkich odkryć geograficznych, morskich. Po Kolumbii i tak, i Vasco da Gama. I te państwa siłą rzeczy nie są obszarem widzeniowym gospodarczym Europy i ciążą do głównie obszaru niemieckiego.
I to jest też po zjednoczeniu Niemiec, po rozszerzeniu Unii, to jest bardzo widoczne. To jest bardzo widoczne. To jest to, co mówił pan profesor. Dlatego inicjatywa Trójmorza też jest trudna z tego punktu widzenia. Natomiast mówię, to co powiedziałem 20 minut temu, że kwestia łamania systemu światowego wymiany gospodarczej może też zmienić system dostaw i poddostaw, ciąg tak zwany, tak? Chain of supply. Dlatego trzeba mieć oczy otwarte. Nic nigdy nie stoi w miejscu. Wszystko się zmienia. Statusy się zmieniają. Mamy do czynienia z kolejnym zakrętem dziejów świata i musimy mieć oczy otwarte i wykorzystać szansę dla Rzeczypospolitej, pomimo tego, że w określonych okolicznościach to położenie i ta sytuacja jest trudna, ale w określonych daje też korzyści. Jest pojęcie w politologii, które o ciekawe zbiega się z pojęciem w piłce nożnej. To się game changer nazywa, czyli przychodzi zmiennik i w ciągu minuty czy dwóch strzela bramkę i zmienia obraz gry. Ja uważam, że mamy w tej chwili do czynienia z dwoma aż naraz, co jest wyjątkowe, game changer w skali globalnej. Pierwszy nazywa się Donald Trump, który zmienia to, że odszedł od multilateralizmu, pożegnał TPP, TTIP, nawet wyraźnie ma wątpliwości co do NATO czy Unii Europejskiej i tego nie kryje, a w zamian za to, zamiast wartości multilateralizmu, twarde interesy negocjowane bilateralnie. Czyli interesy zamiast wartości. To jest inny zupełnie świat. I drugi game changer to jest właśnie to, o czym dzisiaj sporośmy mówili, to znaczy Chiny. Bo wchodzi nagle pretendent błyskawicznie i dogania jedynego dotychczas hegemona, który czuje się zagrożony w swoich pozycjach i nie wiadomo, co do końca zrobi, ale już widzimy, że zaczyna robić, to znaczy, że już nie patrzy biernie, tylko już mamy wojnę celną, wojnę handlową, wojnę, zaczyna się wojna o prestiż i status. I to jest czas geostrategicznej zmiany i w tym momencie, kiedy mamy ludzi myślących daleko wzrocznie i kalkulujących na chłodno nasze interesy, możemy coś ugrać, ale musimy być bardzo świadomi i próbować wyprzedzać wydarzenia. Nie jest to łatwe, ale da się zrobić. Ale ciekawe, że w tym, co panowie mówicie o tych wielkich podmiotach tej gry geopolitycznej, w ogóle nie pada nazwa Europa. Mówicie o Berlinie, natomiast Unia Europejska chyba ani razu się nie pojawiła w czasie naszej rozmowy. Ja panu powiem tak, jak pan weźmie książki najwybitniejszych amerykańskich strategów z ostatniej dekady, to z wyjątkiem Zbigniewa Brzezińskiego, ani Kissinger, ani Ludwak, ani Kagan, ani Kupchan o Unii Europejskiej nic nie mówią. Jest kolejność. Chiny, Rosja, ewentualnie Indie, wschodzące rynki. Tak to wygląda. Jeśli ja w najnowszej książce pokazuję dyskurs po raz pierwszy chyba w świecie zachodnim, wewnętrzny chiński, prowadzony tylko po chińsku i nie tłumaczony na języki obce, to tam jest 95% Amerykanie, potem są Rosjanie, trochę Japończycy w naturalny sposób, Europy i Unii Europejskiej tam nie ma, jeśli są, to są Niemcy, to jest Wielka Brytania, ewentualnie Francja. Tak to wygląda. I w sumie to jest dobry moment, żebym, i to z moich ust, naprawdę książka pana profesora Wielki Renesans o Chinach jest zupełnie pozycją wyjątkową, dlatego że jest tam mnóstwo literatury chińskiej i jest tam pokazany sposób myślenia Chińczyków. Ja szczerze mówiąc, a dużo w literaturze anglosaskiej z Amerykanami analizowałem Chiny bardzo dokładnie przez wiele lat w kontekście tego, co właśnie nadchodzi i wydawało mi się, że całkiem nieźle znam, tylko że to światłem odbitym. Natomiast ta książka jest po prostu, szczerze mówiąc, najlepsza książka, jaką czytałem o Chinach w ogóle. Wielki renesans. Więc polecam rzeczywiście czytelnikom, to jest dobry moment, żeby to powiedzieć. Czas na reklamę. Zupełnie poważnie, panie profesorze, w tym momencie właśnie po mowie Pensa tydzień temu, gdy dochodzi do eskalacji, gdy wszyscy się zastanawiamy, nie tylko my, w Berlinie się zastanawiają, w Paryżu się zastanawiają, Macron się wypowiada się minister spraw zagranicznych Niemiec. Wszyscy patrzą i my też musimy patrzeć, dlatego że Rzeczpospolita jest położona w takim miejscu, że musi patrzeć, co jest za oknem. Nie ma czegoś takiego. Jesteśmy w wielkim przeciągu wielkich sił kontynentalnych i nie możemy sobie, jak Słowacy czy Argentyńczycy, patrzeć i żyć sobie spokojnie z dnia na dzień. My musimy zdawać sobie z tego sprawę,
gdzie jesteśmy. To determinuje naszą przyszłość. Więc poruszyliśmy w ogóle tylko tuczu do góry lodowej w tej dyskusji, nawet delikatnie, tylko zaznaczając jej kierunki, nie wchodząc nawet w szczegóły, jest gra do rozegrania, tak bym to ujął, jest gra do rozegrania. Unia Europejska przeżywa kryzys, nie wiadomo co z Brexitem. Nie jeden. Proszę sobie wyobrazić, że do tego podam jeden przykład. Jest coś takiego jak wolne niebo, to znaczy można latać w ramach Unii, tak? Jeżeli nie zostanie wynegocjowane wyjście Brexit nie zostanie wynegocjowany formalnie, to nie wiadomo, co będzie z lataniem do Wielkiej Brytanii. Będziemy wpłynęli. Na jakiej zasadzie? I to można sobie wyobrazić, że jest setki i tysiące tematów z tym związanych. Mało tego, Wielka Brytania będzie podążać swoją drogą, a kontynent swoją. A my jesteśmy na tym kontynencie, ale zawsze lubimy przez Cieśniny Duńskie być połączeni z Oceanem Światowym i z potęgą morską Wielkiej Brytanii. Tylko, że na tym kontynencie Niemcy mają inną koncepcję dalszej integracji, a Francuzi inną. I ta francuska Macron koncentrycznych kręgów zakłada z natury rzeczy coś, co się nazywa twardym jądrem, tak jest. I jest w twardym jądrze, jakbyśmy nie patrzyli, my się nie znajdziemy i to jest ogromne dla nas wyzwanie. Tak jest. A z drugiej strony różni interes się francuski od niemieckiego, bo dla Niemiec jesteśmy bardzo ważni. Dokładnie. Jesteś z kilku powodów. Po pierwsze mamy... Interesy ekonomiczne tu są. Jesteśmy blokowane w systemie gospodarki i tak oni jest. Żyją z tego. W przeciwieństwie do Francuzów. Po drugie, tworzymy bufor względem Rosji i Niemcy, i dosyć silny bufor, i Niemcy nie muszą się zbroić. Nie muszą się bać. Granica jest 50 km od środka Berlina. To, że jesteśmy buforem wobec Rosji, powoduje, że Niemcy też właściwie od kilkunastu lat nie potrzebowali Amerykanów do gwarantowania bezpieczeństwa, co zdjęło lewar amerykański na Niemcy. Innymi słowy, Niemcy 3-0 wygrały dla siebie geostrategicznie nasze przystąpienie do Unii Europejskiej. No proszę panów, moglibyśmy tak rozmawiać i rozmawiać, bo rzeczywiście wszystko znajduje się w ruchu i nie wiadomo, co przyniesie kolejny dzień, jeżeli chodzi o te sprawy geopolityczne.